Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gamer i witam was w kolejnym odcinku z Robocrafta. I zaczynamy już naszą rozgrywkę, żeby nic nie przedłużać. Swoją drogą fajny samolocik ma koleś. Myślę, że szanse akurat mamy, no... Średnie szanse mamy, ale szanse jednak są na wygraną. Mało tych szans na pewno nie mamy. To zależy też, jaką oni taktykę obiorą i jak my na przykład będziemy się bronili przed nimi. Mi się tu już strzela. Ja myślę podjechać z tej strony, ale widzę tam jakiegoś gościa. To mnie strzelił, ale dobrze, że go już ściągnęli. No, gdyby jeszcze dostał, to było fajnie. No, już mnie pół udziabali. Wycięli mnie w połowie. Ale na szczęście tylko tył wycięli. Dobra, czekać. Wow. Myślę, że teraz jak patrzę na ich taktykę, to mamy małe szanse na powodzenie. Tak, bardzo małe szanse. Dostał ode mnie. Jedynego już zabiłem. 27%. Dobra. Jeszcze dwie osoby nam zostały. Jeżeli dożyję do tamtego momentu, to będzie bardzo, bardzo fajnie. Tylko gdzie oni są tak swoim drogą? Coś szczerze, to mogą być tacy, co się schowają gdzieś tak na wysokim wzgórzu. Będą do nas kampić nie wiadomo skąd. I oni chyba tak zrobią. Ewentualnie po prostu ruszyli na pałę na nasz spawn. Spodziewałem się, że będziemy mieli mniejsze szanse, dużo mniejsze szanse. O! Takie kierowanie trochę ja mam teraz takie fajne. Już tak mniej skręcę na boki. Chociaż w miejscu to nawet ostro daje popalić. Dobra, podjęcie punktów sobie narobił przynajmniej. Dobra. Ciekawe, czy co mogło się stać z tymi kolesiami. Może się gdzieś na boku schowali. Coś. Dobra, nieważne, skończyliśmy już naszą rundkę i możemy kontynuować naszą rozgrywkę. Dobra, 2000 na naszym koncie. Potem kolejny część. Fajne te działka są. Tak, bardzo fajne są te działka. Chciałbym je mieć. 6 SMG. Się zastanawiam nad zakupem działek tych takich, wiecie, tych lepsiejszych. Tych działek, co są te naprawiające, takie te fajne. Się zastanawiam nad zakupem ich, ale jeszcze nie mam pewności. Tak, po tej rundce zobaczę w ogóle sobie, co mogę kupić, co mogę sobie odblokować. Więc sami wiecie. Nie pytajcie się, kto tam z tyłu się drze. Bo wam nie powiem. Jestem zły. Tak, bardzo zły jestem. I napiszcie mi też, czy podobają wam się takie krótkie 15-minutowe odcinki. I czy na przykład, jeżeli macie czekać na przykład te 20, przypuśćmy, sekund na rozpoczęcie się rundki, czy nie chcecie wtedy cięć. Bo dla mnie zrobienie wtedy cięcia to... Pikuś jest po prostu i nie wiem, dlaczego on tak skręca gwałtownie. To jest mały pikuś, więc... Tylko gdzie oni są? Koleś strzela na pałę. Tak się wydaje. Nim jeszcze kogoś trafi, to było fajnie.
Może ktoś tam kiedyś zostanie. Ale no, na razie bym nie liczył na nic. Jestem pewny, że z tej strony ktoś podjedzie. To już jest bardziej niż pewne. Kurde. Kamyk. Zajdzie go tył. Tylko nie gadaj, że to są większość latających. Dobra, tam się tłuką, ja tak sobie spokojnie na luzie jadę i tu jest jakiś latający koleś. Ale dobra. Tylko żeby się nikt na mnie nie uwziął. O lamusie jeden. Widzę cię, nie martw się. Bo się popsiło zaraz. Traf se, ciulu jeden. Wyłaź, no. Jak dostaniesz więcej? Ci szkodzi. O luju. No dobra. Exit game. Osiem gwiazdek. Zobaczę. To jest czwarty, żebym mógł sobie to odblokować, muszę mieć szósty level. Nie wiem, czy mi się opłaca to odblokowywać. A, raz się żyje przecież, tak? Co mi szkodzi? To jest piąty level, 37, mam tylko 16, coś do 16 do odblokowania, tak się zastanawiam. Ale wątpię, żeby coś było, może jakieś bloczki, czy inne cusie. Wow. Armored. Czekajcie, to szósty level, no to może. Nie, to mi się na pewno nie przyda, to mi się może przydać. 7. Dobra, myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o kupowanie. Pewnie na maksa by ktoś pomyślał, że to tyle na odcinek. Haha, żart. Ale mi się chce spać. O Boże. Dobra. Nie mamy szans. Z dwóch latających, dwóch jeżdżących. Latający nas szybko ściągnął. Oj, już bardzo szybko, bo latające. Raz grałem sobie tak, za pierwsza moja rundka, jak byli te bossy. Ci bossowie? Te bossy? Jak były te bossy? Chyba tak, chyba tak się to wymawia, czy jakoś tak. No to był taki latający, jak zapierdziela dookoła, każdy strzał, jaki do kogokolwiek strzelał, to był celny i tak. Kręci się dookoła i jebie, widzicie. Tak. Wybaczcie mi to. Jestem chory. Głowę. To ja się wolę lepiej pierwszy nie wystawiać. A co mi tam? Może się bardziej wkurzę. Chyba widziałem tam kogoś, ale nie mam. O, luju! Uciekam. Tam kogoś widziałem. Pewnie źle widziałem, ale no okej. Skoro się chowają, no to koksy muszą być. Straszne koksy na pewno będą, więc te nie ma za bardzo co myśleć na ten temat. Będą się chowały, my podjedziemy, tylko to już. Szał. I takim sposobem na wszystkich wytłuką w czwórkę. No suń pan się. Wiem, że... ale nieważne. Zajechał mi drogę. Już widać latających półgłówków. Ja będę strzelał nie do latających, bo ja nie mam szans z latającymi. W ogóle nie mam jak trafić w nich. Mi ledwo zwykłymi działkami wychodziło trafić w nich, a co dopiero plazmówką. Bo to są plazmówki, tak. Pewnie, że to są plazmówki. Potem nie miał zagwozdek po odcinku, czy ja dobrze powiedziałem? Dobrze, że żaden z nich to nie healer. Mamy już dużo większe szanse.
Chociaż może lepiej nam pójdzie. Ale Porszakiem wjechał. Czy się pan. Ale jest tu jeszcze. Wow, 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 wow. Panie, panie, panie. Daruj se pan. O, cholera. Cholera by go wzięła. Uhuhuhuhu. O, jaki ten koleś jest dobry. Jak się cieszę, że, on, że mamy go w drużynie, bo naprawdę byłoby za mną teraz kiepsko, kaplicha by była. Bo mu się zasadzimy. Walaluluju. Ale luj, no jeszcze go nie trafiłem. Pieprzony działka. No i mnie ściągnął. Nie wiem, czy minąć to, czy... Już dwóch nie żyje, więc może będą jakieś większe szanse z tym, tak? Ale u nas znowu trzy osoby tylko żyją, co to ma być? To Minecraft jakiś czy coś? Dobra, wróciłem już. Pewnie nie zauważyliście tego cięcia, albo nie, zauważyliście, na pewno zauważyliście. To jest niemożliwe, żebyście nie zauważyli. Jadę od frontu, tylko się tak zastanawiam, za tą skałkę podjadę, że jakbym miał do kogoś strzelać, żebym miał się gdzieś schować, tak? Jest tu jakiś kutwanioch. A blisko było. Dobra, my się latającym zajmiemy, a tu nasz... jeżdżące kurduplaki wezmą. Podjadę z tej strony. Wow, wow, wow! Latający Reaper! No cholera, skąd kto to mnie to tak strzela? Luj jakiś. Wow, 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 wow. No i dead body. Ej, to by było na tyle. Myślę, że jedną rundkę zrobimy i możemy kończyć materiał. Tak. Okej. Musiałem zrobić cięcie, bo musiałem. Ale tak kilkosekundowe. Muszę się tam schować, bo stąd ja najlepiej kille wchodzą. Bo stamtąd mam widok na wszystko. Na tamte góry, z tamtej strony i widzę jakiegoś helikoptera, co osiada tam. Tutaj mam widok fantastyczny, więc... A blisko było. Fuck you. Fuck you. Ha, dostał. Ja też dostałem. Reaperuje go ktoś tam. Tak mi się wydaje. Dlaczego ja go trafić nie mogę? Bo mam zeza. Dostał. Nie dostał. Rusek. No nie, to już jest przegięcie. Nie przeginaj pan, nie przeginaj. No jeszcze musiał mi gąskę zabrać, kretyn jeden. Panie od Reaperu, na bank pan tu jesteś, więc mi pan pomóż. Musimy mieć kogoś od Reaperu. Niemożliwe. Niemożliwe to jest po prostu. Jeszcze się tam może doczołgam. Nie ma tam pana od Reaperu. No by go szlak trafił. A
nie ma to sensu większego. Więc już na dzisiejszy odcinek to by było na tyle. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Pamiętajcie, wszystkie linki macie w opisie. Zasubskrybujcie, skomentujcie i polubcie ten materiał. No i zasubskrybujcie kanał oczywiście. Więc już dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie i siemaneczko.